Jak wiecie, Freakery niedawno ruszyło z Patronite'em, dzięki któremu możecie współtworzyć kanał i na wstępie dziękuję wszystkim nowym patronom za wsparcie. Cześć! Wyobraźcie sobie filmową scenę. Ledwie widać przechadzającą się po ulicy postać, za to doskonale słychać jej kroki odbijające się od płyt chodnikowych. Głośne i kołyszące. Nie ma osoby, która nie odwróciłaby głowy, żeby sprawdzić, kto nadchodzi. Brzmi typowo? Cóż, tak samo typowe jest zainteresowanie, jakie od wieku wywołują buty na wysokim obcasie. Bo właśnie temu tematowi będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z obcasami ma Ludwik XIV oraz Persowie, o tym już za chwilę. Pewnie przyzwyczaiłam Was już do wstępów typu, wiecie, z tym elementem garderoby to nie do końca tak, jakby się mogło wydawać. I oczywiście w przypadku obcasów jest dokładnie tak samo. Dlaczego? Ponieważ obecnie buty na wysokim obcasie kojarzą się ze stereotypowym, wręcz erotycznym ujęciem kobiecości, a kiedyś należały do typowo męskiej garderoby. Choć obecnie obcasy uważa się za jeden z najbardziej niepraktycznych elementów kobiecej garderoby, cóż, ich sięgające XV wieku początki były zgoła inne i jak najbardziej praktyczne. Historia wysokich obcasów sięga bowiem perskiej konnicy. Dlaczego? Ponieważ właśnie ten element przytwierdzony do butów miał zapewniać im stabilność. Kiedy zapierali się obcasem w strzemionach, mogli nie bać się już upadku z konia i w ten sposób dużo bardziej pewnie i stabilnie używać łuku. Innymi słowy, obcasom było dużo bliżej do ekwipunku wojskowego niż do ozdoby stóp. Ale skupmy się teraz na tym, jak obcasy dotarły do Europy. Otóż Persowie, poszukując sojuszników, poszukując pomocy, w związku z toczonymi wówczas wojnami na początku XVI wieku właśnie dotarli do Europy. I oczywiście, co zrobiła arystokracja, była wielce zainteresowana, bo to, co ekstrawaganckie, to, co ekscentryczne, mogło jeszcze lepiej podkreślać ich status. Ale oprócz tego, że europejska arystokracja lubowała się w zbytkach, cóż, doceniła również praktyczny element obcasów, mianowicie zwyczajnie lepiej chroniły obuwie przed zabrudzeniami. Co jeszcze? Chodziło oczywiście o dominację, ponieważ pieniądze pozwalały im prowadzić obrzydliwie ekstrawagancki tryb życia, a przy tym obcasy mogły być takim wyraźnym znakiem, oprócz oczywiście drogiej garderoby, wyższości nad innymi. Tak, tak, chodzi o ten praktyczny element obcasów, czyli dodanie sobie centymetrów. A więc arystokrata górujący nad innymi, cóż, nie trzeba było chyba bardziej ewidentnych znaków pokazujących, że uważali się po prostu za kogoś nieco lepszego od reszty. Cóż, wystarczy też tutaj wspomnieć o tym, że na przykład Henryk VIII, który mierzył niemal 190 cm wzrostu, był uważany za bosko potężnego. Wiemy zatem, że w wieku XVI mężczyźni polubili się z obcasami, ale jeśli chodzi o kobiety, dotyczyło to wówczas jedynie kurtyzan. Kurtyzany, które żyły oczywiście poza ogólnie przyjętymi normami społecznymi, mogły pozwalać sobie na kultywowanie typowo męskich zachowań, męskich przymiotów, ponieważ oczywiście piły, paliły i tylko one mogły udawać się do bibliotek. No to cóż też szkodziło im, żeby spróbować noszenia obcasów. Jak to w przypadku kurtyzan bywa, ich aparycja była przejaskrawiona, przymioty z kolei kobiece były przerysowane. Zatem właśnie obcasy, które tutaj przybierały formę muli, właśnie takich klapków na bardzo wysokiej platformie zwanej chopins, mierzyły nawet 25 cm, więc były naprawdę niebotycznie wysokie i ledwo można było się w nich poruszać. Jeśli chodzi o historyczne przykłady, często spotyka się właśnie te mule z platformą wykonaną z drewna sosnowego, z wierzchem wykonanym z koźlęcej skóry, otoczonej później jedwabiem. A jeśli chodzi o poruszanie się właśnie w tych mulach, wystarczy wspomnieć o tym, że kobiety, właśnie kurtyzany, miały przy sobie często mężczyzn, których po prostu używały niejako jako swoich szczudeł, ponieważ właśnie potrzebowały po prostu pomocy, żeby jakkolwiek się przemieszczać. Ale kogo uważamy za największego miłośnika i propagatora obcasów? Nikogo innego jak króla Słońce, a więc Ludwika XIV.
słynący z cudacznych upodobań król nie mógł sobie oczywiście odmówić kolejnego elementu, który pokazywałby jego boski status. Oprócz peruki oczywiście doszły również obcasy. Jak pamiętacie pewnie z odcinka poświęconego kolorowi czerwonemu, kolor czerwony od zawsze był barwnikiem najdroższym, a więc również wiązanym z arystokracją. Dlatego też Ludwik XIV nie tylko nosił obcasy, ale podeszwy jego butów były właśnie pomalowane na czerwono. Co więcej, król Słońce w połowie XVII wieku wydał dekret, który zakazywał noszenia właśnie obuwia z czerwoną podeszwą komukolwiek poza jego najbliższymi współpracownikami. Już teraz wiecie, skąd Louboutin czerpał inspirację do swoich słynnych butów. O nie, nie był pierwszy. Do popularności obcasów wśród mężczyzn dołóżmy kolejną cegiełkę, mianowicie tę związaną z pożądaniem płci przeciwnej. Otóż w XVII wieku męskie łydki uważano za niezwykle seksowny element ciała. Wiadomo, były tutaj obcisłe rajtuzy, często w kolorze białym, który podkreślał właśnie ich umięśnienie, a co jeszcze lepiej może podkreślić muskulaturę, jak właśnie nie obcasy. W wieku XVIII popularność obcasów wśród kobiet szybowała w górę. Oczywiście mówimy tutaj głównie o arystokracji, ponieważ buty były niezwykle drogie i oczywiście niepraktyczne, ponieważ obcasy stawały się po prostu coraz wyższe. Ich popularność można również wiązać z ówczesną garderobą, ponieważ suknie na stelażach kołysały się w taki sposób, że czasami faktycznie było widać kobiecą stopę. Oczywiście im bardziej ozdobiona i bardziej filigranowa, tym lepiej. Nie bez powodu właśnie powstawały wówczas bajki o kopciuszku. Kolejny czynnik typowo modowy związany jest z upodobaniem kobiet w tamtym okresie do igrania sobie nieco z męską garderobą, czyli mówimy tutaj na przykład o popularności takich militarnych elementów jak naramienniki czy też trikorny. Spadek, jeśli chodzi o popularność wysokich obcasów, nastąpił wraz z nastaniem rewolucji francuskiej, która absolutnie nie promowała tego, aby jawnie manifestować wyższy status społeczny. Wystarczy tylko wspomnieć wahnięcie w stronę tzw. mody empire, gdzie właśnie była to moda prosta, naturalna i bardzo, bardzo kobieca. Ponadto następował wówczas ruch racjonalizacji męskiego ubioru, gdzie naprawdę dokładnie wówczas zarysowała się linia pomiędzy kobiecym a męskim ubiorem. Męski ubiór stał się dużo bardziej prosty, praktyczny, przeważały ciemne barwy i naprawdę już nie było mowy o żadnych przesadnych i finezyjnych ozdobnikach. Na początku wieku XIX buty na wysokim obcasie nie były znowu bardzo popularne. Wystarczy tutaj przytoczyć anegdotę, która mówi o tym, że królowa Wiktoria, kiedy chciała urządzić bal, który nawiązywałby właśnie do czasów Ludwika XIV, naprawdę bardzo, bardzo mocno musiała się postarać, żeby znaleźć szewców, którzy potrafiliby wykonać właśnie takie wysokie, drewniane obcasy. Mniej więcej w połowie XIX wieku popularność obcasów znowu zaczęła rosnąć i to wiąże się często z dwoma czynnikami, jeden nieco bardziej społeczny, drugi typowo modowy. Otóż wielu badaczy wiąże właśnie ten wzrost popularności obcasów z rozwojem fotografii, która oczywiście schodziła również do podziemia i była związana z fotografią fetyszystyczną. Otóż na tych niegrzecznych zdjęciach kobiety często miały na sobie pończochy oraz buty na wysokim obcasie. To oczywiście zaczęło być wówczas kojarzone ze zmysłowością, z czymś seksownym i właśnie z podziemia wychodziło znowu na ulicę i budziło zainteresowanie kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieli oglądać w nich swoje kobiety. Drugim powodem było zatoczenie koła, jeśli chodzi o modę, ponieważ na popularności zyskiwały znowu stelaże. Szerokie spódnice właśnie na tych stelażach znowu przy każdym ruchu pokazywały kostki, pokazywały buty. Stąd też, no, można powiedzieć, że fetyszyzowały właśnie ten element garderoby. I tak naprawdę można powiedzieć, że od właśnie połowy XIX wieku buty na wysokim obcasie zostały z nami na dobre i na moment nawet nie zniknęły. A teraz bardzo szybko i pobieżnie przyjrzyjmy się popularnym modelom obcasów na przestrzeni wieków. Zacznijmy więc od wieku XVII. Popularne wówczas obcasy były zabudowane z przodu z lekko zadartym noskiem, co unosiło ten but ku górze, nadawało mu lekkości. Jeśli chodzi o materiał, najczęściej były wykonywane z jedwabiu, z atłasu, obcas był kielichowy i nie był aż tak bardzo wysoki.
W wieku XVIII obcasy były zdecydowanie wyższe i bardziej ozdobne. Pojawiły się klamry, kokardy, hafty, różnego rodzaju elementy, które przywodziły właśnie wzrok do tych butów. Często bez pięt czubek już opadał i stopa kierowała się ku dołowi, co podobno było cholernie niewygodne, zważywszy na wysokość obcasa. W wieku XIX pojawił się tak zwany obcas piniet, który był prostszy i smuklejszy, ponieważ same buty również sięgały nieco za kostkę, były wykonane z delikatnej, na przykład kozielęcej skóry. Buty były często sznurowane albo zapinane na guziczki w różnych kolorach. Oczywiście najpopularniejsze były najbardziej praktyczne, te ciemne, ale również były czerwone, białe, również często malowane w różnego rodzaju wzory, ale też pojawiały się na przykład buty tak zwane kromwellowskie z bardzo dużymi klamrami. Początek XX wieku to popularność zgoła odmiennych butów, ponieważ były one po prostu pantoflami, które miały niski, klockowaty obcas, chociaż oczywiście przód był zabudowany, same buty były dużo lżejsze, często również ozdabiane klamrami, miały też nieco lekkości nadanej poprzez wycięcia na bokach. Lata 20. Wówczas popularne obcasy przypominały buty do tańca. Nie dziwota, ponieważ taniec wówczas zyskiwał na popularności. Obcas był dosyć niski, ale kielichowaty, z zapięciem wokół kostki, często ażurowymi elementami, po prostu idealnie nadawały się do spódnic, które sięgały nieco wyżej. Lata 30. to jak zwykle powtarzany przeze mnie wpływ hollywoodzkiego glamour, czyli obcasy stały się wyższe i dużo bardziej ozdobne, często haftowane lub też nawet wysadzane diamencikami, szczególnie jeśli mówimy oczywiście o obuwiu wieczorowym. Lata 40. to oczywiście czas wojny i racjonowanie wielu materiałów, w tym skóry. Obuwie musiało być trwałe i praktyczne, dlatego buty były zabudowane, a sam obcas mocny i klockowaty. Buty często były sznurowane i również wykonane z ciemnego koloru skóry. Rok 1947 i oczywiście rewolucja New Look Monsieur Diora. Jego nowa sylwetka, o której miałam okazję Wam już tyle razy wspominać, wymagała kontrastu z niezwykle bogatą i rozłożystą spódnicą. Dior potrzebował więc delikatnego, smukłego obcasa, który by jeszcze bardziej nadał lekkości kostkom. I tu z pomocą przybył Roger Vivier, ponieważ na początku lat 50. stworzył pierwszą szpilkę, czyli faktycznie wysoki obcas, wzmocniony stalowym prętem, tak żeby był stabilny i cóż, mógł być bardzo cienki, bardzo smukły i bardzo lekki. I po raz pierwszy właśnie w roku 53. użyto słowa szpilka. I w ten sposób szpilki stały się już na zawsze popularne. Lata 60. to oczywiście zawsze przeze mnie wspominany czas youthquake, a więc wybuchu zainteresowania młodością, tym co nowe, i obcasy kaczuszki, czyli te małe kielichowe obcasy, które początkowo miały służyć nauce dziewcząt, jak chodzić na wysokich obcasach, szturmem zdobyły ulice. Wystarczy tylko wspomnieć o Audrey Hepburn w Śniadaniu u Tiffany'ego. Lata 70. to czas rozluźnienia obyczajów i stąd też uniseksowe buty, a więc oczywiście buty na platformach, koturny, które nosiły zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To oczywiście wspaniale komponowało się z dzwonami, co tworzyło niebotycznie wysoką i wysmukłą sylwetkę. W latach 80. szpilki stanowiły również element power looku, ponieważ kobiety, które miały bardzo mocno zarysowane ramiona, nie mogły oczywiście obyć się bez szpilek, które miały często migdałowo zakończone noski i wysoką szpilkę, często w bardzo jaskrawych kolorach. Popularne były wówczas czerwone obcasy, które jeszcze bardziej drapieżnie miały zwracać uwagę. Lata 90. to zwrot ku modzie retro, również ku tym typowo dziecięcym wręcz wzorcom, stąd też grzeczne buciki i popularność obcasów klockowatych, masywnych, również butów z kwadratowo zakończonymi noskami. W latach 2000 na popularności zyskiwały wysokie obcasy i również bardzo mocno zaostrzone czubki, które wystawały poza spodnie dzwony, które były oczywiście biodrówkami. Teraz, jak to teraz, wszystkie chwyty są dozwolone, ponieważ tak naprawdę możemy nosić każde szpilki, które żywnie nam się podobają, tak długo, jak są spójne z naszym stylem, ale ewidentnie widać zwrot ku popularności butów, które były modne w latach 90.
Choć kocham buty na wysokim obcasie, uważam szpilki za małe dzieła sztuki, ponieważ bardzo podoba mi się ich forma, zdecydowanie częściej ze względów praktycznych sięgam po buty na płaskiej podeszwie. Jak to jest z Wami? Jakie buty najczęściej nosicie? Co sądzicie o szpilkach? I oczywiście, co sądzicie o ich nieoczywistej i również męskiej historii? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania Freakery, żeby żaden odcinek Wam nie umknął. Możecie również uderzyć w ikonę dzwonka. I również zapraszam Was do odwiedzenia mojego Instagrama, gdzie nieco częściej daję znać, co u mnie słychać. I cóż, widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!